Szynka mistrza Jacka. Nazwa oczywiście pochodzi od tego, że to jest mój ulubiony produkt. Jest to ciekawa szynka z tego względu, że ona składa się z trzech mięśni. Ten pierwszy mięsień to tak zwany dolna szynka, dolna zrazowa. Tutaj mamy ogonówkę. W tym miejscu jest umieszczona kulka, ewentualnie ktoś może powiedzieć myszka. Mieszanka do tego produktu jest fajnie skonstruowana, żeby przynosić nam, konsumentom, jak największe doznania smakowe. W połączeniu oczywiście z tym tłuszczykiem, który tutaj jest. Mięso plus ten tłuszcz, razem to krojone, naprawdę, uwierzcie mi, przynosi nieoczekiwane doznania smakowe. Ale będziecie Państwo w przyszłości mieli wrażenie, że jedząc poszczególne mięśni, będziecie mieli wrażenie, że jecie całkowicie albo coś innego, inną szynkę. Dzieje się to wtedy tak, bo każdy z tych mięśni, jak Państwo widzą, ten ma na przykład te mięśni tak ułożone, ten ma bardziej takie poprzeczne, malutkie, z kolei dolna zrazówka ma takie podłużne, skośne. I twardość tych mięśni powoduje to, że my musimy w buzi trochę mocniej ząbkami ciapać i to powoduje, że tłuszcz, który jest na tej szynce, plus przyprawy, bardziej mocniej rozgniatamy i to powoduje całkowicie inne doznanie niż pierwotne, które byście Państwo na przykład jedli ogonówkę czy kulkę, odrębnie zrazówkę. Ale mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że sami się przekonacie, nabywając tą szynkę lub przychodząc do mnie tutaj do Bastionu na degustację. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.